Szkoła już była w szpitalu Bobińskiego, opiekowała pacjentów oddziałów, które wówczas funkcjonowały. Niestety w 1978 roku zdecydowano o zamknięciu tych oddziałów dziecięcych. Szpital wyszedł naprzeciw dzisiejszym problemom i od 2019 uruchamia po kolei działalność, rozszerza swoją działalność tak, aby zaopiekować naszych najmłodszych mieszkańców nie tylko z terenu Krakowa, ale także i Małopolski. Dajemy młodym pacjentom szpitala psychiatrycznego szansę na bardzo wysokiej jakości edukacji. Nie tylko opiekę medyczną, ale również edukację, aby dzieci najmłodsi, którzy przybywają w szpitalu, nie tracili tego, co najważniejsze, możliwości korzystania z edukacji. Pacjenci z zaburzeniami odżywiania są chytrzy na wiedzę. Czyli zwykle, ponieważ pracujemy przy klinice psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego, więc mamy doświadczenie w pracy z takimi dziećmi i wiemy, że oni czekają na nauczyciela już w drzwiach prowadzących do oddziału. Natomiast pozostali nie różnią się od dzieci, które uczą się w szkołach ogólnodostępnych. Są i ci, którzy wykazują wielkie zainteresowanie i pęd nawet do samouczenia, a i są tacy, którzy ten czas wolą poświęcać na zupełnie coś innego. Idea szkoły przyklinicznej jest niezwykle ważnym uzupełnieniem oddziaływań terapeutycznych. Z tego powodu, że po pierwsze pobyty w instytucjach psychiatrycznych są długie i w związku z tym dzieci, które są leczone zarówno stacjonarnie, jak i dziennie, jeśli nie miałyby szkoły, no to niestety nie mogłyby korzystać z edukacji i traciłyby nie tylko możliwość nauki, ale również przynależność czy powrót do swojej grupy rówieśniczej. A po drugie, wiele problemów emocjonalnych, zaburzeń psychicznych realizuje się w tym, co dzieje się w szkole. Jeśli my mamy połączone oddziaływania terapeutyczne z edukacją, wtedy jesteśmy w stanie w takich warunkach laboratoryjnych widzieć, jakie problemy emocjonalne wpływają na trudności szkolne, no i na bieżąco na nie reagować.